Myśl o opisaniu rzymskich tradycji Wielkiego Postu, a może raczej mojego doświadczenia tej tradycji, nawiedzania kościołów stacyjnych, towarzyszyła mi od pewnego czasu. Poczułam swoistą potrzebę podzielenia się przeżyciami, a co być może najważniejsze, pokazania, że Wielki Post nie jest tylko jakimś historycznym przeżytkiem, nie jest zjawiskiem osadzonym jedynie w zanikającej już w Europie tradycji, ale może być czymś ale może być też czymś ważnym także teraz. Nie kłóci się ze współczesnością. W założeniu książka ma charakter swoistego diariusza. Przygotowując tę publikację, dokonałam bowiem wyboru sprowadzonych przeze mnie zapisków dotyczących własnych przeżyć i reminiscencji powstałych pod wpływem stykania się w ciągu 9 lat z kościołami stacyjnymi, ich historią, architekturą, a także narosłymi wokół nich legendami. To bardzo osobisty wybór tego, co mnie w tych kościołach zainteresowało, czy to z architektury, czy z dzieł sztuki w nich się znajdujących, czy też z historii. I jeszcze jedno na koniec. Pisze autorka, pragnę także wspomnieć o jeszcze jednym istotnym dla Rzymu zjawisku. Jest to fenomen stałego przeplatania się, swoistego przenikania sakrum i profanum. Nasze pielgrzymowanie odbywa się we współczesnym, tętniącym życiem mieście. Miasto to niejednokrotnie nazywane jest świętym, ale zarazem ulegało procesowi laicyzacji. W tym względzie nie różni się od innych dużych metropolii. Istnieje tu silna strefa profanum, strefa codzienna. Stąd pewnie te bardzo sumienne opisy. W książce każda pielgrzymka kończy się wizytą w bistro. Prawie każda, czasami u kolegów ambasadorów lub koleżanek ambasadorek. I teraz tak, to był jakiś skrót zamysłu autorki i jak ten zamysł trafił do pierwszych czytelników, pokazuje bardzo charakterystyczna wypowiedź Krzysztofa Zanussiego, pod którą myślę każdy z obecnych podpisze się po przeczytaniu książki. Ta książka, mówi Zanussi, to 3 w 1. Pierwsza to wędrówka po Rzymie. Świetne zdjęcia nieznanych kościołów i skarbów, które się w nich znajdują. Spotkanie piękna to dla turysty. Druga z książek to osobista opowieść Hanny Suchockiej o wielkopostnych wędrówkach. To dla nowoczesnego pielgrzyma. I wreszcie ciekawie dobrane fragmenty Biblii to dla ascety. A całość to świetna lektura dla myślącego człowieka. Tyle Krzysztof Zanussi. Chciałbym teraz bardzo serdecznie poprosić o wypowiedzi kolejnych wypowiadających się. Autorka wskazuje na pana dyrektora Andrzeja Rotermunda. Wybór został dokonany, nie przeze mnie, oddaję głos. Szanowna pani premier, szanowni panie premierze, ekscelencjo, księże kardynale, szanowni państwo. Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie przywitać państwa w Zamku Królewskim w Warszawie i wyrazić swoją ogromną radość, że prezentacja książki pani Hanny Suchockiej jest właśnie tutaj w zamku, tutaj się odbywa. Moim zdaniem otrzymaliśmy książkę ważną dla wszystkich, którzy się interesują kulturą i sztuką, a przede wszystkim przeszłością Rzymu.
Dobrze o tym wiemy, że Rzym jest taką wielowarstwową, złożoną strukturą miejską, pięknym, urzekającym miejskim krajobrazem. Ale też może przede wszystkim jest pojęciem. Pojęciem zakorzenionym głęboko w świadomości każdego niemal Europejczyka. Streszcza to najlepiej znane określenie Ausoniusza: pierwszy między miastami, siedziba bogów, złoty Rzym. Tak też przyjmowano w XVIII wieku, mówię o XVIII wieku, bo jesteśmy w miejscu, który szczególnie został naznaczony swoją architekturą, swoim wyposażeniem właśnie wiekiem XVIII, a więc wieku, kiedy Bernardo Bellotto, zwany Canaletto, tutaj w zamku, zanim namalował serię widoków Warszawy, namalował serię widoków Rzymu według znanych sztychów Gian Battista Piranesiego. A chciałbym przypomnieć, że Kołłątaj pisał: wszystko to mówi za Warszawą, aby ją Rzeczypospolita Polska swoim obrała Rzymem. Książka Pióra pani Suchockiej opisuje rzymską tradycję Wielkiego Postu, a może raczej, jak sama pisze, jej doświadczenia tradycji nawiedzania kościołów stacyjnych i pokazania, że Wielki Post nie jest tylko jakimś historycznym przeżytkiem, jak pisze, nie jest zjawiskiem osadzonym jedynie w zanikającej już w Europie tradycji, ale może czymś ważnym także teraz. Z wielką przyjemnością, ale też podziwem dla wiedzy, dla wybranego sposobu narracji, umiejętności wydobycia spraw dla opisanego zjawiska najważniejszych, przeczytałem tą książkę. Czytałem ją oczywiście z perspektywy historyka sztuki, a każdy historyk sztuki, niezależnie od specjalizacji, zna Rzym, a w każdym razie powinien go znać. Każdy ma więc związane z Rzymem osobiste przeżycia, osobiste wspomnienie. Książka pani Hanny Suchockiej wywołuje te wspomnienia. Ja dzięki lekturze tej książki raz jeszcze przeżyłem niezapomniany dla mnie sierpień 1972 roku, kiedy pierwszy raz w życiu byłem w Rzymie. Właśnie ten pierwszy raz. Każde chyba pierwsze spotkanie z miejscem mitycznym, czy to będzie Rzym, czy to będzie Florencja, Paryż, pozostawia niezatarte chyba nigdy kolejnymi wizytami najgłębsze przeżycia. Ta pierwsza wizyta w Rzymie zorganizowana była znakomicie przez profesorów, moich profesorów, z którymi pracowałem, przez profesora Stanisława Lorenza i Kazimierza Michałowskiego. Otrzymałem od nich list polecający do ich przedwojennego kolegi, osiadłego w Rzymie księdza Jerzego Langmana, z prośbą, by pokazał mi Rzym. Ksiądz profesor Langman, który wtedy już był osobą 70-letnią, był osobą w ogóle niezwykłą. Historyk sztuki, archeolog, związany przed wojną z Muzeum Śląskim. W czasie wojny więziony był w obozie w Buchenwaldzie i wtedy złożył przyrzeczenie, że jeżeli przeżyje wojnę, wstąpi do seminarium duchownego. Wojnę przeżył, znalazł się w Rzymie, gdzie przyjął święcenia kapłańskie jako już 46-letni człowiek. Wykładał historię wczesnochrześcijańską czy wczesnośredniowieczną na rzymskim Angeliku. I tu zaczynają się pewne podobieństwa mojego doświadczenia z treścią książki Hanny Suchockiej, ponieważ ksiądz Langman prośbę swych kolegów wykonał z całą swoją energią i całą swoją rozległą znajomością tematu. Spotykaliśmy się przez blisko miesiąc codziennie, tuż niedziel, o 7 rano.
na Piazza Venezia, by bez przerwy, bo nie szkoda była czasu na lunch, odwiedzać kolejne kościoły. Kończyliśmy około 6 wieczorem i ze stacjonu Roma Ostia jechaliśmy nad morze, tam kąpiel, długa kolacja z winem w roli głównej. Wracaliśmy ostatnią kolejką, by nazajutrz znowu o godzinie 7 rano spotkać się na Piazza Venezia i zwiedzać kolejne kościoły. Oczywiście specjalizacja księdza Langmana tutaj wzięła górę, zwiedzaliśmy te najstarsze. Oprócz obowiązkowych bazylik, oczywiście Santa Sabina, San Lorenzo in Panispera, Santi Apostoli, Santa Maria in Dominica, San Clemente, Santa Balbina, Santa Pudenziana, San Lorenzo in Lucina, Santi Quattro Coronati i aż do Santa Prasede, gdzie ze względu na wspaniałe mozaiki spędziliśmy cały dzień od rana do wieczora. Cóż, no ale czyż nie jest podobny szlak do opisanego przez panią Hannę Suchocką, z tym tylko, że oczywiście kryteria, może i kolejność wyboru była trochę inna. Dzięki tej lekturze książki jeszcze raz przeżyłem te swoje rzymskie wakacje sprzed lat. Wyniosłem wtedy lekcję. Lekcję popartą teraz książką Hanny Suchockiej, że przy ocenie sztuki średniowiecznej spotykamy się z wieloma nieporozumieniami, ponieważ często ocenia się ją z perspektywy osiągnięć sztuki nowożytnej. To, co nam dzisiaj w tamtych dziełach może się wydać trochę nieporadnym czy naiwnym, nie może być właśnie tak oceniane. Najogólniej rzecz ujmując, właśnie profesor Langman nauczył mnie, że sztuka średniowieczna nie odwzorowuje rzeczywistości, lecz odwzorowuje wyobrażenie o rzeczywistości. Oczywiście bardzo wiele fragmentów książki skłania do refleksji i przemyśleń. Z braku czasu skupiłem się tylko może na jednym w takim zagadnieniu, a mianowicie kulturze niematerialnej. Książka bowiem, mimo że odnosi się przede wszystkim do kultury materialnej, jest moim zdaniem książką o kulturze niematerialnej. Miejsca, które autorka opisuje, to miejsca pamięci, a to, co wydobywa zapomnienia, to rytuał pielgrzymowania stacyjnego, pewnego systemu wprowadzonego przez papieża Grzegorza Wielkiego. Kultura niematerialna to przecież ulotne świadectwa ludzkiej działalności, różnego rodzaju rytuały, obrzędy, praktyki. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, które przekazuje się z pokolenia na pokolenie, stale odtwarzana jest przez wspólnoty i grupy. Pani Hanna Suchocka opisuje właśnie taki przypadek na podstawie rzymskich kościołów stacyjnych. W wielu opisanych przez nią miejscach brak już najstarszych materiałów, takich materialnych reliktów, to znaczy tych domów pierwszych chrześcijan, tych miejsc modlitwy, na których obszarze powstały później kościoły stacyjne. Pamięć o pierwszych właścicielach tych miejsc przetrwała jednak, najczęściej w nazwie kościołów. Właśnie jak na przykład San Lorenzo in Lucina, Santa Maria in Dominica czy Santa Pudenziana. Czy też wezwania kościołów imionami świętych, którzy zasadniczo nie funkcjonują już szerzej we współczesności, jak święta Pryska czy Prakseda. Chociaż Prakseda jeszcze w XVII wieku, jak wiemy, z obrazu Caravaggia była w dalszym ciągu popularna. Wędrujący po Rzymie turysta często o tych rzeczach nie wie.
i nie rozumie ich sensu. I dla nich książka pani Hanny Suchockiej stać się może również i nieocenionym przewodnikiem. Ale przede wszystkim opisuje niematerialne, charakterystyczne dla Rzymu zjawisko ciągłego przenikania się wspomnianego już tutaj sakrum i profanum. I to wszystko, co stanowi, że jest to wieczne miasto. Dziękuję bardzo.